Przyszłość Ironmana to technologia szybka, inteligentna i zdalnie sterowana. Panie Stark, witam ponownie w programie Mech Strike, gdzie projektujemy niezwykłe mechaniczne stroje i specjalną broń, by zwiększyć moce najpotężniejszych bohaterów na Ziemi. Nawet Iron Man nie zdoła się rozdwoić. Dlatego dzisiaj zapewnimy panu nieocenioną pomoc w postaci automatycznych dronów. Bez pilota, znaczy bez problemu. Drony to miniaturowe, bezzałogowe statki powietrzne, które mają szerokie zastosowanie. Od zabawkowych quadcopterów, które możemy puszczać w ogródku, do supertajnych odrzutowców wojskowych. Naukowcy i konstruktorzy robią niebywałe postępy w budowie coraz mniejszych i mądrzejszych dronów. Jak te rozmiarów nakrętki od butelki, zużywające minimalne ilości prądu. Drony potrafią również latać szybciej jak niektóre dzisiejsze odrzutowce hipersoniczne. Naukowcy z NASA opracowali eksperymentalnego drona, który w testach odnotował rekordową prędkość Mach 9,6, czyli ponad 11 tysięcy km na godzinę. Z taką prędkością mógłby pan dolecieć ze swojego wieżowca w Nowym Jorku do laboratorium Starka w Paryżu w niewiele ponad 30 minut. Niewątpliwie coraz szybsze, mniejsze i inteligentniejsze drony mogą stanowić cenną broń w arsenale Ironmana. Będzie pan w stanie odwiedzić każde miejsce na Ziemi i nie tylko w kilka minut, bez opuszczania domowego zacisza. Powodzenia, panie Stark. Nadeszła epoka mecha ulepszeń.